Dzień dobry. Dobry wieczór. Właściwie, bo jest 7.25. I co? I tak na szybko, streszczenie znowu z tygodnia, bo jest środek weekendu, tutaj piątek. Wygląda lepiej, jak mam jakieś notatki. Ale nie mam. Więc... od czego zacząć? W tym tygodniu co? Mieliśmy trening dalej z serwisu. Trening z serwisu, jedna pani trener jest z Serbii, a druga jest Polką. Nie wiem, czy to było w poprzednim filmiku. Tak więc spoko, jest zdziwienie duże. Możemy sobie chwilę z nią pogadać na przerwach. Nie musimy wszystkiego po angielsku katować. Dalej. Aha, no i serwis. To wreszcie jest to, co będę robił. Już nie uczymy się o tym, jakie jest bezpieczeństwo na pokładzie, jak mamy wyglądać, jak uratować atak serca, tylko jak podać Vladimiry na przykład. Strasznie dużo informacji. Powinniśmy znać profile klientów. Co komu zaoferować, na przykład jak jest matka z dzieckiem, to jakie zabawki, do jakiej kategorii lotu, w czym jej możemy pomóc później, co mamy na pokładzie dla niej, jak przygotować posiłki, szmery, bajery, wszystko trzeba znać. Do tej pory mieliśmy takie dwa praktyczne testy. Jeden to był taki trening bez żadnej oceny. Drugi to już był taki z oceną, z feedbackiem. Pierwszy to był lot do Karachi i robiliśmy serwis, który będzie robiony na pokładzie podczas lotu do Karachi. Oczywiście wszystko w symulatorze. Co? To wyszło całkiem spoko, ale głównie dlatego, że nasza trenerka była z nami w gali tej kuchni pokładowej i nam w sumie mówiła wszystko, co jak ma być zrobione i tak dalej. A drugi trening był kiedy? Wczoraj. W czwartek. I on wyszedł w sumie też spoko. Trochę spieprzyliśmy tylko komunikację z przełożonym, ale między sobą znakomicie nam wyszło, bo jesteśmy podzieleni na dwie grupy. 6, 7 osób? Może 8? Jakoś tak, 8. I obsługujemy drugie 8 osób z naszego batcha, które wtedy jest klientami. To wyszło całkiem spoko. Dostałem w miarę dobry feedback z tego, więc jest to obiecująco, że będę umiał. I co? Jeszcze były dwa testy komputerowe, oba zdane na 100%, więc bardzo dobrze. I co? Chyba tyle. Tydzień zleciał znowu bardzo szybko. Tak naprawdę wracam z treningu w pół do pierwszej. Zanim zrobię pracę domową, to jest koło godziny drugiej, poleżę, coś obejrzę. Kładę się spać. Bardzo, w sumie jedyną dobrą rzeczą odnośnie tego grafiku jest to, że nie ustawiam budzika. Więc budzę się przeważnie koło 11, 12. Jak się uda, to pójdę na siłownię. Jak się nie uda, to trudno. Ale założenie jest takie, że będę chodził co dwa dni. Na razie się udaje. Więc zobaczymy, jak to będzie. Pogoda dalej wspaniała. Nie spada poniżej 40 stopni. Tak jak wam pisałem, dzisiaj 42. Teraz myślę, że dalej jest powyżej 4 dyszek, mimo tego, że jest 7-8. Nie planuję ten weekend jakoś mocno świętować weekendu. Wczoraj do godziny 7 rano oglądałem horrory. Oglądaliśmy horrory. I co? I tyle. W miarę spokojny weekend. Planowałem taki weekend, w którym przyjechałem i wreszcie się udało. 24 czerwca. Zajęło to półtora miesiąca. Kurde, już tu jestem półtora miesiąca. A zleciało jak 2 tygodnie. Chyba tyle. Pozdrawiam wszystkich. A, mieliśmy iść do parku wodnego. Może się uda jutro, ale mamy do zrobienia prezentację na wtorek
więc nie wiem, czy się wyrobimy. Ale jest bardzo fajny park wodny. Z jakimiś tam zjeżdżalniami, nie zjeżdżalniami. Wszyscy krzyczą, że jest strasznie i że się spada, jest wszystko szybko, czarno, woda, rekiny, meduzy, wszystkie takie rzeczy. Sprawdzimy to. Jak tam będę, wezmę GoPro, coś nagram, a jak nie będę, to wiadomo, to nie nagram i nie wezmę. Cóż, jego weekendu, bo u was się dopiero zaczyna weekend, a u mnie już jest połówka. Wasze zdrowie będzie tam później w kuchni czeka.